Kasiu, ty miałaś nietypowe dzieciństwo, bo w podróży, w dodatku bez rodziców, z chórem, i to podróżowałaś po całym świecie. Faktycznie muzykowałam i koncertowałam przez 15 lat swojego życia. Takiego życia dziecka, potem nastolatki. Dorosłam w tej muzyce trudnej, dawnej, klasycznej. No to była taka absolutna lekcja życia. Zrobiłam dobry research wśród ludzi, z którymi pracujesz od lat. I żadna z tych osób nigdy nie widziała, żebyś straciła zimną krew. Żebyś pokazała się komukolwiek choć odrobinę nieumalowana. Jak ty to robisz? Mam w sobie wewnętrzną potrzebę, żeby nie być rozmamłaną kobietą, tylko i to nie ma nic wspólnego z tym, że ja muszę, wiesz, cały czas jakby się komuś podobać. Ja się sama z tym dobrze lub źle czuję. Słuchaj, poza tym ja jako dziecko miałam dzienniczek, w którym musiałam zapisywać, czy się umyłam, czy zjadłam, czy poprosiłam, nie wiem, rodzinę, w której mieszkałam, o upranie mi rzeczy, ubrań i tak dalej. Po prostu musiałam pewne czynności wykonywać. I z tego dzienniczka byłam rozliczana. Tak samo jak pisania pamiętnika. I chodziłam do szkoły, musiałam pisać pamiętnik. I poza tym, no, niesamowici rodzice, tacy, którzy też wiedzieli, kiedy docisnąć, kiedy pozwolić. Myślę, że mama może dziewczynie przekazać bardzo wiele rzeczy. To twoja musi być dumna, co? Wiesz co, myślę, że po prostu ona jest szczęśliwa, że ja jestem też spełniona. Tak. To chyba na tym to polega. Kasiu, jak to się stało, że ty właściwie stworzyłaś w Polsce zawód reżysera pokazów mody? No wiesz co, no tyleż samo moje żądze i artystyczne jakieś, wiesz, pragnienia, poszukiwania, co sytuacja, pewien zbieg okoliczności cudowny, który umożliwił mi zrobienie pierwszej realizacji. I wtedy odkryłam, wiesz, spadło mi jabłko na głowę. O, Jezu Maria, przecież o to mi chodzi. No i rzuciłam się w tą wielką niewiadomą, to było ponad 20 lat temu. Nie wiedziałam, co będzie, ryzyko było straszne, bo ten rynek był kompletnie inny faktycznie. No, okazuje się po latach, że dobrze obstawiłam, ale to była tylko czysta intuicja, naprawdę. Widzę cię w pełni szczęścia. Czy to dlatego, że u twojego boku jest teraz ktoś specjalny, kto nadąży za tą Kasią na obcasach? Ale Ula, to się wszystko realizuje na różnych, to nie ma prostych odpowiedzi. Po prostu nie ma. Słuchaj, ja tyle porażek i tyle upadków i tak dalej przeżyłam, wiesz. A z drugiej strony tyle sukcesów i tyle momentów ekscytujących, że to jest jakieś, chyba jakieś takie najcenniejsze. A jak jeszcze są ludzie, którzy nadążają w tym, w twoich potrzebach oczywiście, bo to, no to nie ma nic fajniejszego.